Zacznijmy dosłownie pokrótce o samych danych technicznych. Mamy tutaj LED-ową lampę, której jasność to realne 70 lumenów, widzialne koło 1000, z kontrastem 800 do 1. Natywna rozdzielczość to 854x480 pikseli i to się wydaje być mało, ale tak naprawdę jest pełni wystarczające i tej małej rozdzielczości nie widać, kiedy wyświetlamy obraz na jakimś tam monitorze. W dodatku Bluetooth 4.0, Wi-Fi, wbudowany Android, bateria 4800 mAh. Jak ona się spisywała, o tym powiem nieco później. Do GP1 przychodzi do nas w dużym opakowaniu, w którym znajdziemy nasz projektor, kabel microUSB do ładowania urządzenia, ładowarkę sieciową europejską 5V 2A oraz oczywiście papierologię. Do GP1 jest sześcianem o boku 6 cm, więc cała konstrukcja jest faktycznie kompaktowa. Ten produkt waży 240 g, jest to dość lekki produkt, cięższy niż telefony, ale nie popadajmy w skrajności. Na górze znajdziemy wentylator do chłodzenia naszego projektora, na lewym boku znajdziemy rolkę do sterowania ostrością w zależności w jakiej odległości jest od pulpitu, przycisk power, a także wejście microUSB do ładowania do GP1. Na prawej krawędzi mamy wejście USB 2.0, który pełni parę funkcji. Pierwszą opcją jest fakt, że do GP1 może służyć jako powerbank, czyli podłączamy pod niego telefon i do GP1 ładuje nam po prostu nasze urządzenie. Drugą opcją jest fakt, że możemy tu podłączyć klawiaturę, myszkę czy pendrive'a, bo urządzenie obsługuje USB on the go, czyli możemy sobie podłączyć pendrive'a i bezpośrednio odtwarzać filmy, muzykę, zdjęcia z naszego pendrive'a, czy też instalować aplikacje z naszego pendrive'a. Ale co ciekawe, podłączyłem tutaj rozdzielacz USB i podłączyłem jednocześnie klawiaturę, myszkę, pendrive'a i wszystko jednocześnie działało, także mamy kolejny atut naszego projektora. Przejdźmy do samego projektora, jak on pracuje, jak nim sterować i jak to wszystko w środku wygląda. Otóż teraz możecie posłuchać, jak wentylator pracuje. Jest jakieś pół metra, nic, może troszeczkę więcej, projektor od mikrofonu, więc słyszycie, jak ten projektor teraz pracuje. Jeżeli chodzi o wentylator, który chłodzi ten projektor, nie pracuje on jakoś głośno. Owszem, słychać ten wentylator tak na żywo, ale nie przeszkadza to jakoś za bardzo. Ważne, że jest i chłodzi ten projektor, żeby się nie uszkodził. No i tak wygląda oczywiście nasz Android tak naprawdę. Jest to czysty Android z paroma preinstalowanymi aplikacjami od producenta. To jest cały tutaj komplet ustawień, nie ma ich zbyt dużo, 15 aplikacji, a ja tu sobie dwie jeszcze doinstalowałem dla testu, no i zaraz zobaczymy, jak to działa. Generalnie jest to czysty Android. W ustawieniach możemy się połączyć z wybraną siecią Wi-Fi. Możemy też poprzez Bluetootha połączyć się z systemem audio, na przykład w samochodzie, czy też jakimś zewnętrznym głośnikiem Bluetooth, ażeby jakość dźwięku była lepsza, a nie jeżeli od tego dźwięku, który jest wydawany przez głośniki wbudowane w ten projektor. Ja już się połączyłem tutaj z siecią Wi-Fi. Mamy tutaj oczywiście typowe dla Androida ustawienia. Mamy też oczywiście możliwość dodania konta Google. Ja sobie dodałem, dzięki czemu mogę sobie wejść w sklep Play i zainstalować wszystkie wybrane aplikacje, jakie tylko są w sklepie Play. Jak widzę tutaj akurat teraz jakoś nie chce mi funkcjonować ten sklep Play. No musiałbym wyłączyć i włączyć projektor, ale w tym momencie mi się jakoś na to nie chce. Jak widzicie, zainstalowałem sobie dwie aplikacje ze sklepu Play, Milionerzy oraz YouTube. No i to wszystko działa. Możemy każdą aplikację, która jest zgodna z tym Androidem, zainstalować. Jeżeli nam sklep Play nie działa, też możemy sobie zgrać na pendrive aplikację i bezpośrednio zainstalować z pendrive'a. Oczywiście możemy sobie wszystkie filmy nam tutaj odpalać, jakie tylko możemy, czy też moje, polecam serdecznie, czy też jakieś tam wybrane, z tym nie ma największego problemu. ZUK, czyli submarka firmy Lenovo, jest firmą, która ma rywalizować na rynku telefonów, ma oferować genialne podzespoły w bardzo dobrej, atrakcyjnej cenie. Na początku ta firma rywalizowała z OnePlus, a teraz już... Sama jakość dźwięku jest zdecydowanie lepsza, niż gdybym miał puszczać z telefonu. Jest po prostu ten dźwięk głębszy, jest troszeczkę więcej niskich tonów. Nie jest to dźwięk rewelacyjny, więc też można sobie oczywiście podłączyć przez Bluetootha głośnik, żeby ta jakość dźwięku faktycznie była lepsza i filmy na przykład lepiej się oglądało. Jeżeli chodzi o odległość projektora w tym momencie od ściany, jest to jakieś niecałe 2 metry, więc widzicie, nie wiem ile to jest w sali. No ale oczywiście nie ma tutaj co oczekiwać cudów, jest bardzo ok i ja tutaj więcej nie wymagam, jestem naprawdę zadowolony, jeżeli chodzi o jakość wyświetlanego obrazu. Widzicie też sami, że tutaj wszystkie strony bez problemu się ładują, steruję ponownie tutaj myszką. Tak jak wspomniałem wcześniej, mamy tutaj USB on the go, czyli co jest najważniejsze, możemy sobie podłączyć pendrive'a. Tak jak tutaj widzicie, w tym momencie jest tutaj USB podłączone. No i możemy sobie zdjęcia czy też filmy podłączać bezpośrednio przez pendrive'a. Jest to naprawdę bardzo, ale to bardzo wygodne.
Tutaj zgrałem sobie jakąś tam moją recenzję. Mamy Movie Player preinstalowany, który oferuje nam, co ciekawe, parę dodatkowych funkcji. W tym momencie akurat dźwięk nie działa. Testowałem też wcześniej już inne filmy i dźwięk bez problemu był odtwarzany. Akurat to jest inny plik, więc inny format pliku, więc może to kwestia tego. Możemy tutaj sobie sterować m.in. jasnością, ale to za dużo nie daje. Możemy tutaj informacje o filmie zobaczyć. Możemy sobie ustawić, w jakim formacie ma nam wyświetlać nasz film. Dodać napisy, czy też dodać jakiś dźwięk. Czy tak zwany resume mode, czyli po prostu kiedy odpalamy ponownie jakiś film, to on odpala nam od tego samego momentu, w którym ostatnio skończyliśmy. A jak tym urządzeniem sterować poprzez telefon? Otóż należy szybko nacisnąć dwa razy power. Pojawia nam się pulpit z QR code. Odpalamy oczywiście na naszym telefonie aplikację, która umożliwia nam skanowanie takich kodów. Ta przenosi nas bezpośrednio do witryny, w której możemy pobrać aplikację, przez którą będziemy mogli sterować naszym projektorem. Kiedy już zainstalujemy aplikację, odpalamy ją i ponownie musimy odpalić QR code, skaner QR code, tym razem bezpośrednio w aplikacji i skierować aparat oczywiście na QR code. Jak widzicie, od razu nam się łączy telefon z naszym projektorem i możemy w tym momencie sobie sterować nasz projektor przez samą aplikację tak naprawdę. Mamy też tutaj oczywiście możliwość wpisywania tekstu tylko i wyłącznie po angielsku, więc możemy wejść w aplikację Chrome i wpisać wybrany przez nas adres. Możemy też oczywiście aplikację sterować poprzez nasz projektor, sterować poprzez DLNA, Miracast, co zaraz pokażę, no i sterować tutaj głośnością i tym podobne. Mira akurat pierwszy raz podczas moich testów przestała działać, nie wiem czemu, ale jeszcze 15 minut temu działała i nagrałem akurat sekwencję, kiedy działała, więc wam po prostu to omówię. Na naszym Dodge P1 włączamy opcję Miracast, aplikację Miracast i wtedy urządzenie staje się hotspotem, rozsyła swoją sieć Wi-Fi. W naszym telefonie włączamy opcję prześlij, w zależności od producenta różnie się to nazywa i pojawia nam się panel ekranu bezprzewodowego. Z czasem pojawia się też przez sieć Wi-Fi Dodge P1, łączymy się, parujemy i ekran naszego telefonu jest wyświetlany poprzez projektor. Fajnie się to sprawdza, naprawdę. Ja w ten sam sposób właśnie oglądałem mecze Euro 2016. Podsumowując i reasumując, Dodge P1 kosztuje około $155 w sklepie gearbest.com. Oczywiście link w opisie pod filmem i w chwili obecnej, kiedy to nagrywam, jest to najlepsza oferta na rynku. No i muszę przyznać, że jeżeli jesteś gadżeciarzem, to tą rzecz musisz mieć. Jest to po prostu świetny gadżet. Tak uniwersalnego gadżetu jeszcze nie spotkałem. Bo ma też dużo plusów. Jest kompaktowy, tak naprawdę jest to malutki sześcian. Służy też jako powerbank. Mamy wbudowany Android i możemy podłączyć peryferia, czyli klawiaturę i myszkę, żeby sterować. Naprawdę niezła jakość wyświetlanego obrazu, tym im ciemniej, tym lepiej. No i jest też po prostu uniwersalny. Ma też swoje wady. Po pierwsze to czas na baterii, ale tą wadę można zniwelować powerbankiem, czyli możemy podłączyć po prostu powerbank pod nasz projektor i wtedy służy nam dużo dłużej na jednym ładowaniu, że tak to imię. Niezbyt mocna lampa, ale nie oszukujmy się, nie będziemy mieli tutaj jakiejś lampy za parę tysięcy złotych. No i delikatnie jest krzywy obraz, ale to wystarczy, nie wiem, kartkę z jednej strony podkleić i to tyle, żeby to naprawić. I czasami obraz nie jest ostry w pełnym kadrze, ale to też w zależności, w jakiej odległości wyświetlamy obraz. Bo bywało tak, że obraz na dole był na przykład w pełni ostry, a na górze, na samych krańcach obraz był delikatnie nieostry, ale to też, jak mówię, w zależności, w jakiej odległości położymy projektor od naszego pulpitu. Dajcie znać, co wy sądzicie o tym projektorze, czy chcecie takie coś sobie zakupić, czy chcielibyście na jakieś nocne eskapady, czy coś w tym stylu. Muszę przyznać, że jest to świetny, naprawdę świetny gadżet. To już na tyle, jeżeli filmik Ci się podobał, zostaw łapkę w górę, jeżeli nie, no to nie. No jeżeli chcesz być na bieżąco z moimi filmami, zasubskrybuj mój kanał, wystarczy kliknąć subskrybuj i to tyle. Dzięki za oglądanie, pozdrawiam, cześć i do następnego razu.